w rolach głównych. Sybil w pozostałych rolach. Muzyka. Zdjęcia. Na podstawie powieści Flory Schreiber. Scenariusz. Reżyseria. Przepraszam. Zdarza się. Nie każdemu. Skaleczy się pani. Stłukłaś. Proszę zostawić. Pan Dorset? Za późno. Filadelfia? Proszę mnie połączyć z Nowym Jorkiem, numer 50-134. Proszę wrzucić 50 centów. Proszę wrzucić 50 centów. Jest tam pani? Tak. Dziękuję. Stan? Sybil, byliśmy umówieni. Zapomniałaś? Jestem w Filadelfii. Co tam robisz? Sybil? Jest dla pani wiadomość. November 7. 7 listopada? Beg your pardon? Słucham? How long have I been Od dawna tu jestem? Let's see. Przyjechała pani drugiego. To będzie szósta noc. Proszę wziąć gorącą kąpiel. Martwiłem się o panią. Mówiłem, że będzie burza i żeby pani nie wychodziła. Stłuczony kryształ? Nie mam tyle.
Za późno. Za późno. Czemu wybiegłaś z zajęć i zniknęłaś? Zdenerwowałam się. Tak bardzo, że dyrekcja akademii chce, żebyś odwiedziła psychiatrę. Przepraszam. Nie musisz. Tę chorobę można leczyć. Chorobę? Masz syndrom Briketa. To choroba kobiet. Grecy przypisywali ją wędrującej macicy i zwali ją histerią. Masz zaniki pamięci i migreny. Ale jesteś inteligentna, masz IQ 170. Nie dorównuję mamie. Mało o siebie dbasz, prawda? Nie myślisz o samobójstwie? Nie chcę iść do piekła. Muszę iść do nieba, do mamy. Ona była świętą. Wydaje mi się, że fizycznie nic ci nie dolega. Dlatego proponuję psychoanalizę. Co? Sam nie mogę prowadzić sesji, ale diabelstwo. Słucham? Tata nie pochwala psychoanalizę. Czemu? Lekarze używają hipnozy, żeby wyciągnąć to, co chcą usłyszeć. Doktor Wilbur nie stosuje takich metod. Ona zadaje pytania. Ona? Tak. Nie mogę. Mam zbyt wielu pacjentów i wykłady. Przykro mi. Polubisz ją. Też pochodzi ze środkowego zachodu. Ja jestem z Montany. Jesteś najlepszą psychoanalityczką, jaką znam. Bo jestem kobietą i leczę kobiety? To przypadek lekkiej histerii. Muszę iść. Doceniam twoją pomoc. W razie czego dzwoń. Sybil? Jestem dr Wilbur. Zapraszam. Siadaj, proszę. Nagrywam sesję. Oddam ci wszystkie taśmy, gdy zakończymy psychoanalizę. Nie masz nic przeciwko? Chyba nie. Doktor Acheson opowiadał mi o tobie. Jesteś z Wisconsin? Z Willow Corners. Małe miasteczko? Tak. Przyjechałam do Nowego Jorku studiować na akademii. Duża zmiana. Tęsknisz za domem? Tak. Tam jest jak w niebie. Miałam cudowne dzieciństwo i przyjaciół takich jak Tommy Ewald. Skaczemy? Był moim pierwszym chłopakiem. Rodzina nadal tam mieszka? Mój ojciec. Mama niedawno umarła. Jestem jedynaczką. Pewnie ciężko przeżyłaś śmierć mamy. Tak. Opiekowałam się nią pod koniec, ale nigdy nie byłyśmy sobie bliskie. Dopiero gdy umierała Peggy Louisiana. Mamo, wybacz, że byłam dla ciebie zła. Co miała na myśli?
Sybil, co miała na myśli, mówiąc, że była zła? Nie wiem. Była świętą. Byłyśmy jak siostry. Powiedziałaś, że nie byłyście blisko. Byłyśmy. Nie rozstawałyśmy się. Mama urodziła mnie po 40. Jej inne dzieci umarły. Ja prawie też. Ciągle o mnie się martwiła. Tata też. Był bardzo zajęty. Zbudował kościół. Wierzy pani w Boga? A ty? Oczywiście. Jest pani katoliczką? Mama by się gniewała. Czemu? Bez urazy, ale mama nie pochwalała wielu rzeczy. Sama ją często zasmucałam, ale nie jestem ideałem. Pomówmy o tobie. Opowiadasz mi o różnych sprawach, ale chcę wiedzieć, co myślisz o sobie. Jak się czujesz? Źle. Odkąd byłam mała. Jestem chora, ale zdrowa. Jak to? Ludzie mówią, że robię rzeczy, których nie robię. Na przykład. Obcy twierdzą, że mnie znają. Czasami znajduję w szafie rzeczy, których nie kupiłam. Albo zaczynam rysunek, a potem okazuje się, że ktoś go dokończył w zupełnie innym stylu. Proszę spojrzeć. Kim jest Peggy Lou Baldwin? Nie znam jej. Gdy byłam mała, mama wołała na mnie Peggy Louisiana, a pani Baldwin była moją ulubioną nauczycielką. Ale ja tego nie narysowałam. A kto? Znalazłam to w pokoju hotelowym w Filadelfii. Co tam robiłaś? Nie wiem. Przepraszam. Dziękuję. Stan mówi, że powinnam się dyscyplinować. Kto to? Mój chłopak. Studiuje matematykę. Jest bardzo wyrozumiały. Gdy weźmiemy ślub, wszystko się ułoży. Prawda? Nie chce mnie widzieć. To moja wina, ale to boli. Co się stało? Stan mnie zostawił.
Zrobił to w możliwie najdelikatniejszy sposób. Sybil, nagle zmieniłaś temat rozmowy. Zdajesz sobie z tego sprawę? Napisał do mnie list. Głupia. Rety. To znowu się dzieje. Czas znika. Jak to czas znika? Co się stało? Nie wiem. Raz jestem tutaj, potem przez chwilę mnie nie ma, a potem wracam i wszystko jest inne. Nie można nikomu ufać. Nie można. Chcę stąd wyjść. Nie. Ostrożnie. A okno? Nie przejęła się pani? Okno można naprawić dużo łatwiej niż człowieka. W porządku? Siadaj. Krew. Gdzie? Nie, nie skaleczyłaś się. W łóżku babci, zanim umarła, i w stodole, gdzie zginął Tommy. Skaczemy? Co? Skaczę. Lepiej nie. Patrz. Spadł na widle. Zostałam z nim do przyjazdu lekarza. Nie chciałam go zostawić tak jak babcię. Zaczęła krwawić i pobiegłam po pomoc, a oni ją zabrali. Babciu, nie zostawiaj mnie. Sybil? Opowiedz mi o swojej babci. Jak się przy niej czułaś? Co panią obchodzą moje uczucia? Obchodzą mnie. Chce mnie pani nabrać tak jak wszyscy, którzy nabierają Sybil. To znaczy mnie. Mnie. Kim jesteś? Jestem Sybil. Nie, nieprawda. Zauważyła pani? Pewnie. Jak ci na imię? Peggy. Peggy Lou Baldwin. Większość ludzi nas nie rozróżnia. Ty to narysowałaś? Tak. Wolę ołówek, bo nie maluję tak dobrze jak ona. Moim zdaniem to świetny rysunek. Ty i Sybil nie jesteście podobne, ale może jesteście siostrami. Ona nie jest moją matką. Przepraszam. Chciałam wiedzieć. Mogę porozmawiać z Sybil? Panujesz nad tym? Co się stało?
Ja to zrobiłam? Przepraszam. Zapłacę. Nie przejmuj się. Zostaw. Stłukłaś już coś kiedyś? Ciągle coś tłukę. Ale nie pamiętam jak. Masz zaniki pamięci. Od dawna ci się to zdarza? Odkąd pamiętam. Teraz wszyscy się dowiedzą. Nie martw się, nikomu nie powiem. Wiesz, jak dochodzi do tych zaników pamięci? Nie. Co mi jest? Nie wiem. Ale razem się tego dowiemy. Nie będzie mnie pani hipnotyzować? Nie każe mi pani brać leków? Nie pójdę do szpitala? Obiecuję. Boże, tracę rozum. Nie. Nie tracisz rozumu. Dopiero zaczęłyśmy. To początek. Odnotowano tylko kilka takich przypadków. Żaden z systemów diagnostycznych nie wspomina o czymś takim. Gdybyś ją widział, znam ją. Jest histeryczką, u której występuje zamroczenie jasne. Wykluczyłam to. Gdzie się podział twój obiektywizm? Wysłałem ją do ciebie, bo zajmujesz się histerią. Nie bagatelizuj tego. Niczego nie bagatelizuję, ale zapytaj ją o jej cykl miesiączkowy. Nie jestem ginekologiem. Jeśli ktoś jej nie pomoże, to albo się zabije, albo ją zamkną. Posłuchaj. Wiem, że to brzmi dziwnie, ale standardowe podejście nie przynosi skutku. Coś się stało, gdy była mała. Peggy Lou o tym wie, a Sybil to wypiera. Dr. Jekyll i Mr. Hyde. Peggy Lou jest jej potrzebna. Jest jak nowe koryto, którym spływa spiętrzona woda. W przeciwieństwie do Sybil, potrafi wyrażać gniew. Connie. Skąd wiesz? Może odkrywamy właśnie nieznany teren. Co pani robi? To mój wóz. To auto taty. Akurat. Zabieraj łapy. Zapłacisz mi. Zostaw. To pokryje szkodę. Oddawaj, a to za stracony czas. Wariatka. Głupi. Nie może się złościć, bo mama jej nie pozwala, więc spada to na mnie. Czemu mama jej nie pozwala? Bo to grzech. Gniew jest fioletowy, widzisz? Na kogo się złościsz? Na ludzi. Na jakich ludzi? Na złych ludzi. Takich jak matka Sybil. Czemu jesteś na nią zła? Drzewa nie są fioletowe, głupia. Nie mogę ci wszystkiego mówić. Są rzeczy, o których nie powiem nikomu. Zaraz wybijesz szybę i ucieknę. Nie zatrzymasz mnie. Nie musisz tego robić. Wyjdź drzwiami. Nie mogę. Są otwarte. Wystarczy nacisnąć klamkę. Zamknę się w wozie taty. Czemu? Bo nie lubię ludzi i muzyki. Muzyki? Nikt mnie nie lubi. Nikogo nie obchodzę. Te ręce mnie ranią. Twoje? Nie. Wyciągają się do mnie. Czyje ręce?
Nie powiem. Mnie możesz powiedzieć. Nie. Zacznę się trząść z wściekłości. Zacznę bluźnić i tłuc szkło. Muszę przejść przez szybę. Wszystko będzie dobrze. Nie. Pani doktor? Sybil? Przepraszam. Bardzo przepraszam. Za co? Za to, że nie przyszłam na ostatnią sesję. Nie wiem dlaczego. Nie opuściłaś żadnej sesji. Myślę, że mogę ci coś wyjaśnić, ale najpierw chcę zadać ci kilka pytań. Jakich? Łatwych. Co myślisz o muzyce? Nie jestem zbyt muzykalna. Uczyłam się grać na pianinie, ale mama była bardzo krytyczna. Sama była świetną pianistką. A ręce, pamiętasz? Wyciągające się ręce? Nie. Czy ktoś zadał ci ból rękoma? Nie. Masz jakieś wspomnienia związane ze szkłem? Nie. Mama miała piękny kryształ. Raz zmywałam naczynia z moją kuzynką Lulu i ona... Kto to zrobił? Kto to zrobił? Sybil. To nie ja. Posprzątaj. A krew? Z czym ci się kojarzy? Babcia umarła na raka szyjki macicy, bardzo krwawiła. Kochałam ją, była dla mnie dobra. Gdy Tommy nadział się na widły, to pewnie też bardzo krwawił. Skąd pani wie, jak zginął? Sybil, gdy się wyłączasz i masz tak zwaną fugę, to ktoś zajmuje twoje miejsce. Kto? Osoba z głębi ciebie. Ma na imię Peggy Lou. Wiesz? Wiem, co robi każdy, a zwłaszcza Sybil. Nie jesteś Sybil? Bynajmniej. Jestem Victoria Antoinette Sherlock. Urodziłam się w Paryżu, ale zdążyłam się zamerykanizować, więc proszę mi mówić Vicky. Jak się masz, Vicky? Świetnie, w przeciwieństwie do Sybil. Ona ciągle się martwi. Teraz też. Nie lubi, gdy chodzę na zakupy. Ty to kupiłaś? Płacę kartą kredytową, a potem Sybil próbuje je zwrócić. To zabawne. Od jak dawna jej towarzyszysz? Odkąd Sybil była bardzo młoda. Byłam pierwsza. Inni przyszli po mnie. Kto? Sid, Mary, Peggy i... Nie wie pani o nich? Znam Peggy. A ile jest w sumie osób? Jest nas 16. Bonsoir. Vicky? Nie za późno? Nie. Wejdź. Wychodzę dziś wieczorem i chciałam się pani pokazać. Piękna fryzura.
Napracowałam się. Te loki nie kręcą mi się samoistnie. Jak na paryżankę przystało, mam wyrafinowany gust. Nie chcę wydać się snopką, ale żyję w sposób, jaki mi się podoba. Pochwala to pani? Niewielu ludziom się tak pokazuje. Na ogół muszę wyglądać jak Sybil. Inni też się tak od niej różnią? Oczywiście. Chce pani zobaczyć? To jest Peggy Lou i Peggy Ann. Peggy Ann? Peggy Lou zawsze się wścieka, a Peggy Ann zawsze się boi. Jest bardzo nieśmiała. Nie będzie jej pani często widywać. Sybil o nich wie? Nie. Nie wie o żadnym z nas. To jest Mary. Miła dziewczyna, ale neurotyczka. Każda z nich jest neurotyczką. Każda oprócz mnie. Mam nadzieję. Ale kto to wie? Z czasem pozwolę pani je poznać. Ty dowodzisz? Jestem jak pasterz. Mam z nimi kontakt i do pewnego stopnia nad nimi panuję, gdy wychodzą. A kiedy wychodzą? To zależy. Każda specjalizuje się w czymś innym. Na przykład Peggy Lou, którą już pani zna, jest dobra w złości i matematyce. Dlatego dba o rachunki. Szesnaścioro? To rekordowy przypadek. A każdą z tych osobowości muszę leczyć osobno. Mam nadzieję, że każda płaci za siebie. To szaleństwo. Nadal sądzisz, że się mylę? Myślę, że pozwoliłaś się zdominować pacjentce. Nie ma takiej choroby. Nie ma nawet takiej jednostki diagnostycznej. Zaproponuję coś. Napiszę artykuł, przedstawię ten przypadek i na następnym zjeździe Towarzystwa Psychiatrycznego. Nie radzę. Wyśmieją cię. Może ci się tak zdarzyć. Ja to wiem. To przekonująca histeryczka. Nie wiem, czy to ty wymyśliłaś te modele charakterologiczne, żeby uprościć proces leczenia. Sądzisz, że wymyśliłam te postacie? Mogłaś się zasugerować. Ile razy rozmawiałeś z Sybil? Trzy? Cztery? Nie odsłoniłaby się tak szybko, bo przez całe życie ukrywa prawdę. I jest w tym dobra. Znam wielu szaleńców. Mówisz o mnie czy o niej? I nie uważam, żeby była wyjątkowa. Twierdzisz, że trafiłaś na czubek góry lodowej. A ty nie, w tym sensie. Moglibyśmy przejść do historii. Jeśli dalej tak pójdzie, to zdyskredytujesz się zawodowo. Zaryzykuję. Zły dzień? Nie najlepszy. Nóż wbity w plecy sięgnął żeber, ale nie uszkodził płuc. Nikt nie chce słuchać tego, co mam do powiedzenia. Co, żebym słuchała? Powinna pani zostać barmanką. Cześć, Connie. 16 moich kuzynów szuka dziewczyny. Może znasz jakąś? Nie da się z nimi żyć i nie można ich zabić. Byłam taka dumna z tego, że jestem jedyną kobietą na wydziale, a teraz czuję się jak służąca, którą się toleruje tylko dlatego, że zamiata przypadki, których nikt nie chce wziąć. Mogę to obejrzeć? Co to ma wspólnego ze mną? Jak myślisz, co robisz podczas fug? Nic. Załóżmy, że znajdują się w tobie inne osoby, a właściwie poziomy świadomości czy osobowości, które przebijają się na powierzchnię i przejmują panowanie.
To niemożliwe. Spotkałam się z nimi. Rozmawiają ze mną, gdy ty się wyłączasz. To szaleństwo. Twierdzi pani, że jestem szalona? Nie, też niewiele z tego rozumiem. Nie wierzę w to. Kłamie pani. Mama miała rację. Tacy jak pani wpędzają nas w szaleństwo. Może twoja matka to robiła? Moja mama była wspaniała. Biła cię i karała bez powodu. To była moja wina. Nie. Chcę wiedzieć więcej. Opowiedz mi wszystko, co pamiętasz na jej temat. Była utalentowana. Mogła wydawać koncerty, gdyby nie ojciec. Zabronił jej? Zabrał ją z konserwatorium. Opowiadała ci o tym? Nie miała do niego żalu. Tylko z początku. Obcięła mu rękawy, ale Bóg ją ukarał. Jak? Zesłał na nią ciężką chorobę. Targał nią taki niepokój, że naczynia trzeba było kłaść na flaneli, bo nie mogła znieść szczękania. Była nerwowa? Zawsze? Nie. Potem bardzo się zmieniła. Tylko co? Denerwowała się, gdy chciała nawlec nitkę. Ja tego nie potrafiłam. Tatuś musiał to robić. Był wspaniałym mężem i ojcem. Opiekował się mamą, gdy mnie urodziła. Była taka smutna, że nie mogła mnie karmić. Dlatego dużo płakałam i babcia musiała się mną zajmować. Brała mnie na kolana, a gdy się śmiała, to nigdy nie bolało. To znaczy? Nigdy się nie złościła. Gdy nakrywałam do stołu, nie krzyczała, że źle to robię. A gdy umarła, nie dali mi jej zobaczyć. Babciu, jakbym zasnęła na 2 lata. Gdy się obudziłam, nie rozpoznałam nauczycieli, nie mogłam nauczyć się liczyć. Ktoś inny zrobił to za ciebie. Radzisz sobie z finansami. Czy to nie dowodzi tego, że ktoś dba o twoje interesy? Niby kto? Ma na imię Peggy. Nie przekonuj jej, bo nie chce uwierzyć w moje istnienie. Peggy była wściekła, gdy umarła jej babcia. Jej matka nie pozwalała jej się złościć, więc gniewałam się za nią. Rządziłam przez długi czas. Czemu się schowałaś? Mnie nikt nie lubił, bo wciąż się złościłam. Nie cierpiałam ich. Potem wróciła z Sybili i poznała Tomiego, więc odeszłam. To był jej jedyny przyjaciel. Mogła mu powiedzieć wszystko. Skaczemy? Gdy umarł? Ja przejęłam władzę. Po raz pierwszy wyszłam na zewnątrz, a siedziałam w środku przez długi czas. Dlaczego? Bo ludzie, którzy kochali Sybil, jej babcia i Tommy, odeszli. A tylko ja potrafiłam radzić sobie z jej matką. Pośpiesz się. Cieszę się, że nie zasmuciła cię śmierć twojego chłopaka. Czemu? Bo nie powinniśmy się mieszać z ludźmi innej wiary. Tommy smaży się teraz w piekle. Co za szkoda. Ile razy mam ci powtarzać, żebyś nie mówiła po francusku?
Cześć, Lito. Idziesz do parku? Na spacer z Kiki. Wesołych świąt. Co za snopka. Ja jej pokażę. Mamo, proszę. Załatwiała się w cudzych ogródkach? To było żenujące. Jak się pani miewa, pani Wilbur? Chyba się nie znamy. Jestem Mary Lucinda Dorset. Noszę imiona po babci. Lubi pani poezję? Uśmierza ból. Jaki ból, Mary? Nie mogę powiedzieć. Babcia dopiero co umarła. Minęło już 20 lat. Przeszłość jest teraźniejszością, gdy nosimy ją w sobie. Próbowałyśmy być dzielne, ja i Sybil, ale nam się nie udało. Może przeszkadzała wam mama, Sybil? Teraz, gdy odeszła, możesz opowiedzieć mi o waszym cierpieniu, Mary. Dobrze? Can you tell me about it, Mary? Nie. Co się dzieje? Nie chcesz mnie słuchać? Masz mnie słuchać. Co widzisz? Tato, nie bij mamy. Dziecko nie żyje. Jak ci na imię? Ruthie. Mama robi złe rzeczy. Tobie? Dziewczynką. Komu? Wkłada im do środka palce. Dziewczynkom? Tobie też? Krzywdzi je, a potem każe obiecywać. Co? Nikomu nie mówić. Nikomu nie mówić. Ciebie też skrzywdziła? Mamo, proszę, nie rób tego. Będę grzeczna. Nikomu nie powiem. Obiecuję. Przestań. Ruthie, nie. Nie. Sybil, posłuchaj. Nie chcę słuchać. Nie, Sybil. Nie podchodź. Nie podchodź do mnie. Wszystko jest dobrze. Nie. Przepraszam. Przepraszam. Ruthie, ta, która się na panią rzuciła, jest jeszcze mała. Jej rodzice kochają się przy niej przez cały czas. Raz jej matka poroniła, a jej ojciec pochował płód pod gankiem. Vanessa, ślicznie.
Marsio, twój też jest ładny. To namalowała Marsia, a to ja. Ten jest Marsi, a to twój. Tak. Opowiedzcie mi o Ruthie. Matka podle ją traktowała. Inne dziewczynki też krzywdziła, ale najgorsze zostawiła dla córki. Co jej zrobiła? Zgwałciła ją haczykiem do zapinania guzików. Marsio, wybieram się na świetny koncert. Pójdziesz ze mną? Idziesz z Richardem? Nie lubię go. Vanessa, gdzie byłaś, gdy matka Ruthie to zrobiła? Byłam tam i patrzyłam, tak jak wszyscy. Ale nic nie czułaś? A czemu miałabym coś czuć? Jestem Marsia. A ja Vanessa. I ja jestem Mary. Peggy. Vicky. Żadna z nas nie jest Sybil. Nigdy czegoś takiego nie widziałam. To nie jest fuga dysocjacyjna ani amnezja. To coś znacznie bardziej złożonego. Każda z osobowości ma własne wspomnienia i relacje z innymi, ale żadna z nich nie jest samodzielną jednostką. Tak jakby na zmianę odgrywały role. A jeśli jestem w błędzie? Nigdy w mojej praktyce nie spotkałam się z takim wyzwaniem dla mojej wiedzy. Terapeuta nie powinien się angażować, ale jeśli pacjentka potrzebuje przyjaciółki i matki, a ja nie mogę być jej matką i przyjaciółką, to co mam zrobić? Co będzie, jeśli trafi do szpitala, dlatego że nie wiem, co robię? Mamo, proszę. Stój tak. Proszę, mamo. Przestań, to boli. Dłużej tego nie wytrzymam. Już nie mogę. Dzięki Bogu, że to pani. Co się stało? Nie wiem. Obudziłam się w karetce, gdy próbowali zrobić mi zastrzyk. Podałam im pani nazwisko. Chcą mnie skierować na obserwację. Nie pozwoli im pani? Nie. Zabieram cię stąd. Mieszkam skromnie. Napije się pani herbaty albo kawy? Kawy. Czarnej. Piękne. Dziękuję. Nie wiedziałam, że grasz. Nie gram. Dlaczego muzyka na koncercie wprawiła cię w taki stan? Nie pamiętam. Może twój ojciec nam pomoże. Nie przyjedzie do Nowego Jorku. Dla niego to Sodoma. Sodoma? Poprzysiągł, że jego stopa tu nie postanie. Nie mieści mu się w głowie, że tu mieszkam. Może go odwiedzimy? Pojechałaby pani ze mną do Willow Corners? Naprawdę? Jeśli twój ojciec mnie przyjmie? Na pewno. Opowiadałam mu o pani. To ciepły, czarujący, wspaniały człowiek. Proszę zaczekać.
Mamo, nie. Tato. Tak, dobrze cię widzieć. Cieszę się, skarbie. To doktor Wilbur. Nie mogłam się doczekać, żeby pana poznać. Panno Wilbur. Doktor Wilbur. Zapraszam. Chodzi pani do kościoła? Rzadko. Dla nas to ważna część życia. Mój ojciec przygotowywał się na koniec świata. Uczucia były dla niego grzechem. Pewnie by się pani z nim nie zgodziła. Uczucia są jak oddychanie, a każdy z nas wie, jak to jest wstrzymać oddech. Ponoć chce pani porozmawiać o Hattie. Była wspaniałą kobietą. Podobno nerwową. Wszystkim czasem puszczają nerwy. Mieliśmy kłopoty finansowe. Poza tym każdy ma swoje dziwactwa. Dziwactwa? Hattie wysoko nosiła głowę. Gdy nastał kryzys i straciliśmy oszczędności, ciężko to zniosła. To znaczy? Położyła się do łóżka i przestała się odzywać. Musiałem ją karmić i ubierać. Zawiozłem ją do kliniki Mayo. Lekarz powiedział, że ma schizofrenię. Schizofrenię. Pije pani z mlekiem, pani doktor? Przeszła leczenie? Nie było nas na nie stać. Modliliśmy się, aż któregoś dnia znów zaczęła mówić i choroba minęła, jak ręką odjął. Tak? Tata wie, co mówi. Czy moglibyśmy porozmawiać na osobności? Nie widzę powodu. Poza tym załamaniem, Hattie była zdrowa. Sybil miała wspaniałą matkę. Schizofrenii nie leczy się modlitwą, przynajmniej według mojej wiedzy. Nie można jej winić. Jakie wspomnienia o mamie budzi w tobie to miejsce? Tylko dobre. Pamiętam, jak chodziłyśmy do kościoła i na lody, albo jak odwiedzałyśmy doktora Taylora, który robił piękne skrzypce. Co się stało? Nie powiem, nie powiem. Peggy, co sobie przypomniałaś? Sybil stłukła buteleczkę z lekarstwami, gdy była u doktora Taylora. Stłukłaś? Nie, proszę. Co ci zrobiła? Nie chcę. Możesz mi powiedzieć. Ruthie? Nie rób tego.
Co ci zrobiła? Muszę. Muszę to zrobić. Chcę, żebyś była dobrą dziewczynką. Mama chce, żebyś poszła do nieba, bo świat niedługo się skończy i będzie za późno. Jak często to robiła? Codziennie. Bo zawsze jestem niedobra. A potem... co? Przywiązywała mnie do pianina. Stój tak! To boli. Już nie mogę wytrzymać. Nie mogę. Niedobra dziewczynka. Sybil? Sybil? Co pani zrobiła mojej córce? Nic jej nie dolegało, dopóki nie wyjechała do Nowego Jorku. Jej matka była schizofreniczką. Czemu pozwolił jej pan wychowywać dziecko? Proszę nie obwiniać Hattie za kłopoty Sybil. Kochała swoją córkę, a Sybil ją uwielbiała. Ludzie tacy jak pani wmawiają jej teraz brednie. Proszę wybaczyć, ale to nieprawda. Widział pan blizny po poparzeniach na ciele Sybil? Skończmy tę rozmowę. Hattie ją torturowała. Nie podniosła na nią ręki. Robiła jej lewatywę. Zgwałciła ją haczykiem do guzików. Jak pani śmie? Znęcała się nad nią, a pan nic nie widział? Wychowanie dziecka należy do matki. Co się stało? Kto to zrobił? Dr. Wilbur? Sybil? Dobrze się czujesz? Ja to zrobiłem. Co? Porządek w mieszkaniu. Zanim wyjechałyście do Willow Corners, zawiesiłem półki i zbudowałem antresole. Mike wbijał gwoździe. Przejdźmy się, bo trochę się śpieszę. Kim jest Mike? Jeszcze go pani nie poznała. Ciebie też nie. Jestem Sid. Sid? To skrót od Sybil Isabel Dorset? Nie zauważyłem tego. Bardzo się różnimy. Jestem jak tata i jestem chłopakiem. On jest budowniczym i ja też. Nie jesteś taki sam jak twój ojciec. Też mam ręce, nogi, wszystko. Wszystko? Tego nie mam, ale będę miał. Urośnie mi, gdy dorosnę. Chłopak w ciele dziewczyny nie zmieni się w mężczyznę. To nie jest kobiece ciało. Moja matka była kobietą i była nieczysta.
Niewiele kobiet przypomina twoją mamę, ale ja jestem taki jak tata, a Mike jak dziadek. Możemy spłodzić dzieci. Byłoby to trudne. Możemy. Chce pani, żebym był taki sam jak wszyscy, ale nic z tego. Jesteśmy inni. Nigdy nie będziemy tacy sami. Stój! Masz duży talent. Dziękuję. Od dawna podziwiam twoją pracę. Prezentujesz różne style. To chyba nie komplement. Dla mnie tak. Miałabyś ochotę iść na wernisaż? Nie, dziękuję. Dobrze, że się z nim nie umówiła. Randka zawsze jest okazją do grzechu. Takie jest twoje zdanie, Mary. Ale gdybyś zjednoczyła się z Sybil, to może nie chcę się jednoczyć. Chcę być sobą. Pozostaniesz sobą. To przypominałoby demokrację. Za grzechy każdy płaci z osobna. Wolność nie zawsze rodzi grzech. Oddala nas od Boga. Nie myl Boga z religią. Wini pani Kościół? Sprzeciwiam się represji. Chce mnie pani odwieść od wiary? Nie. Ale myśli pani o tym. Freud i Kościół nie mogą jednocześnie mieć racji. Jestem zła i ponoszę za to karę. Gdy mi się poprawi, Bóg ukaże mnie w inny sposób. Zasłużyłaś na karę? Musiałam coś zrobić, skoro Bóg na to pozwala. Jestem pewna, że Bóg pragnie twojego dobra. Ale samobójstwo to grzech. Nie możesz się zabić. Zbliża się koniec świata. Koniec świata, którego się obawiasz, to koniec świata, jaki teraz znasz. Jest jeszcze inny świat. Świat pełni i wolności. Trzeba was złożyć jak te rosyjskie lalki. Każda z was wewnątrz pozostanie całością. Nie umrzecie. Rozwiniecie się. Co miałybyśmy zrobić? Musicie przedstawić się Sybil, Vanessa. Spotkać się. Ona tego nie chce. Masio, chcę pomówić z Vicky. Nie, jesteśmy stuknięte. Zespolenie nas sprawi, że będzie jeszcze gorzej. Hal? Czemu to zrobiłeś? Przyłączysz się? Możesz mi to wyjaśnić? Może później. Teraz. Wszyscy już wiedzą, co zamierzasz wygłosić na zjeździe? Przygotowałem polemikę. Po moim wystąpieniu przeczytasz 35-stronnicowy pamflet mający dowieść, że jestem głupia? Sybil była moją pacjentką. Za dużo powiedziałem. Twoja teoria. Jestem twoją współpracowniczką. Dawno przestałam być studentką. Jeśli się ze mną nie zgadzasz, to podyskutujmy. Ośmieszasz się. Czemu tak ci na tym zależy? Nie wpadaj w histerię. Znów masz do czynienia z rozhisteryzowaną kobietą? Uważasz, że ci się stawiam? O to chodzi. Nie o psychiatrię, ani o Sybil, prawda? Wykorzystujesz ją. Jesteś bardzo ambitna. Co w tym złego? Przepraszam. Jak ja tak mogę? Przecież jestem kobietą. Hello. Cześć.
Ramon. Jak miło cię spotkać. Co słychać, Sybil? Nie nazywaj mnie tak. Mów mi Vanessa. To rodzaj pseudonimu. Nudzi mi się i umieram z głodu. Chodźmy coś zjeść. To będzie randka? Jasne, czemu nie? Pójdziemy w trójkę. Może ci się poszczęści. Vanessa, chcesz hot doga? Mów do mnie Marcia. Marcia? To twój drugi pseudonim? Powiedzmy. Żartujesz? Nie. To takie śmieszne? To rzadkie zwierzę, tak jak moje uczucia do ciebie. Dziękuję, jest piękny. Kocham cię, Sybil. Vanessa, Marcio, jak wolisz. Pojedź ze mną do Argentyny, poznać moją rodzinę. Nie. Sybil, to był tylko pocałunek. Co się dzieje? Mężczyźni myślą tylko o jednym. Tak mnie oceniasz? A liczy się czystość serca. Co z tobą? Chłopcy nie sypiają z chłopakami. Oczywiście, że nie. Przestańcie. Co się ze mną dzieje? Głupia. Przestań. Widzisz, co przez ciebie zrobiłam? To było straszne. Rozmawiałam z ludźmi, których tam nie było. Ale oni tam byli, prawda? Jestem wariatką, tak? Nie. I robisz postępy. To dlaczego czuję się gorzej? Jestem jak opętana przez demony. To nie demony. Nie jesteś opętana. Ależ tak. One kradną czas. Odbierają mi moje życie. Posłuchaj. Jak mogła się bronić mała dziewczynka? Mogła udawać, że jest kimś innym. Ale tak mocno wczuwała się w wymyślone postacie, że stały się one prawdziwe. Rozumiesz? Jakie miałaś inne wyjście? Twoja mama się nad tobą pastwiła, a ojciec to ignorował. Babcia umarła. Zostawił mnie. Mężczyzna ubrany na biało odszedł. O czym mówisz? Powiedział, że złamała mi rękę. Zapytał, jak się miewa ta duża dziewczynka? Zobaczyłam, że odpięła mu się spinka od mankietu, więc pytałam, czy mogę ją zapiąć. Powiedział, oczywiście, skarbie. Nikt nigdy nie powiedział do mnie, skarbie. Zapytał, czy jestem gotowa, żeby wrócić do domu. Myślałam, że mnie ze sobą zabierze i że będzie moim nowym tatą, ale on się odwrócił i wyszedł. Wtedy ja też wyszłam. To był pierwszy raz. Też jestem lekarzem i obiecuję, że cię nie zostawię. Jestem przy tobie i będę. Dobrze? Chcę, żebyś kogoś poznała. To jest Peggy.
Usłyszałam brzęk tłuczonego szkła. Przypomniała mi się Lulu i kryształ. To głos mojej matki. Jak go pani nagrała? Proszę to wyłączyć. To nie jest głos twojej matki, to Peggy Lou. Proszę to wyłączyć. Rozumiesz, Sybil? Peggy Lou wyraziła twój gniew za to, że matka niesłusznie cię ukarała. Niech nie wyraża mojego gniewu. Nie chcę mieć z nią nic wspólnego. To dlatego Peggy Lou wszystko tłucze. To niech przestanie. Nie stać mnie na to. Przestanie, gdy sama zaczniesz wyrażać gniew. Jesteś gotowa na więcej? Nie. To Vicky. Ma beznadziejny akcent. Modlę się do Boga tak jak babcia. Żyję po chrześcijańsku. Staram się wybaczyć matce Sybil, gdy ją krzywdzi. Dziewczyny wszystko wymierzyły. Trzeba im to oddać, ale ja i Mike zrobiliśmy resztę. Bez nas są bezradne. Umie grać na pianinie. Jak pięknie. Vanessa jest bardzo utalentowana. Dlaczego ona potrafi grać, a ja nie? To nie fair. Okradły mnie. Ukradły mi życie. Gdy się zespolicie, wszystko odzyskasz. Nigdy się to nie uda. Jest ich zbyt wiele. Sybil, nie. Głupia, głupia, głupia. Nie możesz im ufać. Wiesz, kim jestem? Jestem Mary. Lubisz poezję? Rozumiem, że się bałaś, ale go lubiłam. Jestem Marcia. Nie słuchaj ich. Jesteś tylko dziewczyną. Proszę, dosyć. Nie. Kto cię powstrzymał? Oni wszyscy. Nie chcę iść do piekła, ale to chyba lepsze niż takie życie. Nie chcę ciągle cierpieć. Nie chcę mieć koszmarów. Nie chcę płakać przez sen i budzić się, nie wiedząc, gdzie jestem ani co zrobiłam. Mam tego dość. Potrzebuję przyjaciela. Ja jestem twoją przyjaciółką. Gdyby udało ci się odebrać sobie życie, to bardzo bym za tobą tęskniła. Chcę spróbować czegoś innego. Nie wiem, czy to pomoże, ale...
Każda z tych osobowości jest w innym wieku. Ruthie ma 3,5 roku. Sid ma 12 lat. Vicky 18. Zatrzymali się w czasie. Może pierwszym krokiem ku zespoleniu jest sprawienie, żeby wszyscy byli twoimi rówieśnikami. Ale jak? Zgódź się na hipnozę. Wiem, że powiedziałam, że się bez niej obejdzie, ale wtedy nie rozumiałam jeszcze wielu rzeczy, a ty mi nie ufałaś. Teraz mi ufasz, prawda? Tak. Dobrze. W takim razie zaczniemy jutro. Pojedziemy do mojego domku na wsi. Tam jest bardzo spokojnie. Ogarnia cię głęboki spokój. Przypomnij sobie dzień z twojego dzieciństwa, kiedy czułaś się szczęśliwa. Był taki dzień? Tak. Ile masz lat? 3. Co cię uszczęśliwia? Mama dała mi spokój. Zajmuje się kurtką. Od dawna się nie odezwała. Ta kurtka należała do jej ojca. Gdy dotknę twojego łokcia, pozwól mówić Ruthie. Ruthie? Widzisz, jaka Sybil jest szczęśliwa? Tak. Też możesz być szczęśliwa. Chciałabyś? Tak. Ale musisz dorosnąć. To ważne. Musisz mieć 8 lat, 10, 12. Fajnie. Będę mogła rysować i robić inne rzeczy, których nie potrafię. Świetnie. Teraz rośniesz i robisz się coraz starsza. Teraz, gdy cię dotknę, porozmawiam z Sidem. Sid. Ile masz lat? 15. Chciałbyś dorosnąć? Jasne. Ale gdy dorosnę, umrę, a nie chcę umierać. Nie umrzesz. Spojrzysz tylko na świat starszymi oczami. Gotowy? Tak. Masz 16 lat, 17, 18. Jest teraz w moim wieku. Tak, Vicky. Teraz twoja kolej. Powinnaś być w jej wieku, skoro teraz masz wspomnienia rzeczy, które wydarzyły się przez ostatnie 8 lat. Ma pani rację. Niech będzie. Jesteś przewodniczką ich wszystkich. Dlatego chcę, żebyś ich wszystkich za sobą poprowadziła. Ruthie, Sida, Vanessa, Marcia. Muszę być w wieku Sybil. Nie chcę dorastać. Zobaczysz, Peggy. Gdy będziecie rówieśnikami, wszystko będzie lepiej. Is that okay? Will I still be able to do the Będę mogła nadal robić to, co lubię? Tylko ja z nich wszystkich chodzę do kościoła. Możesz chodzić do kościoła. Nikt ci tego nie odbierze. Nadal będzie pani moją przyjaciółką? Oczywiście, że tak. Teraz się obudzisz, Sybil. Gdy to się stanie, wszyscy będziecie w jednym wieku i będziecie mieć te same wspomnienia, rozumiesz? Jesteś gotowa? Gdy cię dotknę, obudzisz się. Sid?
Sybil? Jak się czujesz? Inaczej. Nie umiem tego wyjaśnić. Co pamiętasz? Nie chcę o tym myśleć. Przypomniały ci się różne rzeczy. Wróciły także dobre wspomnienia związane z twoją babcią i Tomim. Pamiętasz, jaka byłaś szczęśliwa, gdy bawiliście się na strychu? Jest mi wstyd. Dlaczego? Bo mama była chora, a matkę powinno się kochać. Nie zasłużyła na twoją miłość. Robiła ci straszne rzeczy. To niemożliwe. Ale to prawda. Dlaczego? Nie rozumiem tego. Kochałam ją. Próbowałam ją kochać, nawet po tym, jak... Ale nie mogłam. Przestałam. Musiałam ją znienawidzić. Gdy mnie krzywdziła, życzyłam jej tego samego. Nie powinna była mi tego robić. Nienawidzę jej. Jest moją matką, ale chcę, żeby umarła. Wersja polska, HBO Polska. Tekst Olga Latek. Czytał Maciej Gudowski.